imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przemienienie Pana Jezusa. Dlaczego Kościół Święty prezentuje nam tą scenę w drugą niedzielę Wielkiego Postu? Jak pozornie może się wydawać, że jedno z drugim żadnego związku nie ma. No bo jesteśmy w samym środku Wielkiego Postu, a tutaj widzimy Pana Jezusa, który się przemienia, więc scenę chwalebną, pełną chwały. Jaki to ma związek z umartwieniem, z czasem pokuty i postu? Jeszcze może na samym początku Wielkiego Postu, wtedy, kiedy Kościół Święty chciałby nam pokazać cel, do którego mamy zdążać, że mamy iść niejako pod tą górę po to, żeby razem z Panem Jezusem się przemienić, żeby naprawić nasze grzechy, żeby bardziej przypominać Pana Jezusa, tam może wydawałoby się nam, że bardziej byłoby to na miejscu. Ale akurat w drugą niedzielę Wielkiego Postu, kiedy już jesteśmy w trakcie, jaki to ma związek z tym właśnie momentem Wielkiego Postu? Otóż kluczowy, bardzo, bardzo głęboki związek. Ta scena pokazuje nam w wielkim skrócie całą naszą drogę do Pana Boga. Jest ona w swojej treści bardzo podobna do tych przypowieści Pana Jezusa, które opowiadają o Królestwie Niebieskim, a konkretnie o tym, jak człowiek do tego Królestwa Niebieskiego ma się dostać. Jest ona bardzo bliska tym przypowieściom, w których Pan Jezus na przykład mówi o tej glebie, o tym, jaka gleba być powinna, żeby ona mogła przyjąć to nasienie Bożej łaski. Jak to możliwe, że scena, która nie jest przypowieścią, jest tak bardzo obrazowa? Spójrzmy na nią dokładniej. Bo też tutaj widzimy, tutaj Kościół nam pokazuje, co mamy zrobić w tym czasie Wielkiego Postu. Zaczyna się od tego, że apostołowie wchodzą na górę. I to jest pierwszy krok. Aby do Pana Jezusa się zbliżyć, aby do Pana Boga się zbliżyć, trzeba najpierw wejść na górę. Trzeba w jakimś stopniu te rzeczy tego świata zostawić, trzeba włożyć pewien wysiłek, żeby faktycznie do Pana Boga się zbliżyć. To jest absolutny początek. Później, po tym początku, co się dzieje, apostołowie doznają wielkiej wizji. Pan nasz Jezus Chrystus ukazuje im się w swojej chwale, jaśniejący z Mojżeszem i Eliaszem po swojej prawej i lewej stronie. I jak reagują apostołowie? Apostołowie są zachwyceni. Apostołowie, tak im się to podoba, że chcą już tam zostać na zawsze. I święty Piotr woła w sposób może dosyć naiwny, ale jednak widać, że pełen miłości do Pana Jezusa. Panie, dobrze jest nam tutaj być. Zostańmy tutaj. I oto, jeśli chcesz, wybudujemy 3 namioty dla Ciebie, dla Mojżesza i dla Eliasza. Brzmi to w sumie dosyć śmiesznie. Ja w jaki sposób tutaj wizja, Pan Jezus pokazuje swoją chwałę, a święty Piotr chce im budować namioty. Piękne w tym jest to, że święty Piotr nie myśli w ogóle o sobie. Namioty będą tylko najwyraźniej dla Pana Jezusa, dla Mojżesza i Eliasza. Cóż to symbolizuje, cóż to znaczy? Otóż to jest stan w życiu człowieka, czy to, co tutaj widzimy, obrazuje stan w życiu człowieka, kiedy to człowiek już wszedł na górę, już próbuje dotrzeć do Pana Boga i Pan Bóg nagradza go takim stanem, który można by nazwać duchowym zakochaniem. Jest to stan, w którym człowiek z wielką łatwością jest w stanie się modlić, w którym znajduje wielką pociechę w uczestniczeniu w rzeczach pobożnych, w którym modlitwa przychodzi z wielką łatwością i wydaje się, że właśnie człowiek jest niesiony niejako przez tą modlitwę. Jest to stan zwany przez autorów życia, autorów dzieł o życiu duchowym, stanem pociechy. I ten stan faktycznie sprawia, że człowiek chciałby zawołać: Panie, jest nam tutaj dobrze, zostańmy tutaj. Ale to jest dopiero sam początek. I co ma się wydarzyć dalej? Gdy on to jeszcze mówił, tak, ten stan będzie trwał bardzo krótko. Gdy on to jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich.
obłok jasny, więc jeszcze jakieś nadzwyczajne wydarzenie, no ale jednak już ich zasłania. I oto głos z obłoku mówiący: ten jest syn mój miły, w którym upodobałem sobie, jego słuchajcie. A słysząc to uczniowie, padli na oblicze swoje i zlękli się bardzo. I to jest stan człowieka, to obrazuje stan człowieka, który no, doświadczył tych pociech. Być może tuż po nawróceniu, być może po odbyciu rekolekcji ignacjańskich doświadcza człowiek najpierw tych tak silnych pociech, taką wielką radość, sprawia mu ta modlitwa z łatwością, przychodzi codziennie na mszę świętą, ale później ten obłok przysłania Pana Jezusa i tylko głos słychać jego słuchajcie. To jest ten czas, w którym człowiek musi swoją własną siłą woli wiele wypracować. To jest ten czas, w którym Pan Bóg mówi jego słuchajcie, w którym człowiek musi włożyć wiele wysiłku w spełnianie swoich obowiązków, które nas do Pana Boga zbliżają. To jest ten czas, który przez autorów, którzy piszą o życiu duchowym, nazywany jest czasem strapienia. Czasem, w którym ciężko jest praktykować. Czasem, w którym modlitwa jest pełna oschłości, w którym wydaje się, że to nic nie daje, w którym ciężko jest zachować skupienie. Czas, w którym na mszę świętą ciężko jest się wybrać, w którym ma się wrażenie, że to człowiekowi nic nie daje. I tak często jesteśmy skłonni wtedy myśleć, że no ja nie mam już wiary. Ta wiara jakaś taka oschła, taka nijaka, to wszystko jakieś takie mdłe. I człowiek jest skłonny wtedy bardzo często, żeby myśleć, że coś złego się stało, że przecież wcześniej to było takie przyjemne, takie piękne, tak łatwo mogłem się modlić, no a teraz już w ogóle nie ma w tym tego zapału, tej gorliwości, jest tylko taka oschłość. Otóż ta oschłość musi przyjść. Tak jak naturalną drogą rozwoju jest to, co mamy tutaj przedstawione. W tym czasie oschłości człowiek musi wypracować w sobie cnoty. W tym czasie oschłości człowiek musi pokonać swoje wady. To jest ten czas takiej ciężkiej pracy, kiedy właśnie trudno jest, nie chce się uczestniczyć we mszy świętej, nie chce się człowiekowi modlić, ale jednak człowiek wie, że to jest dobre, dlatego to robi. I jeśli w tym wytrwa, jeśli praktykuje, jeśli modli się, swoje obowiązki wypełnia, to bez wątpienia wypracuje wtedy wiele cnót. I tak jak wcześniej, w tym czasie takiego duchowego zakochania, tych silnych emocji, to człowiek był niejako niesiony przez te emocje. Tak teraz, w tym czasie, który jest zobrazowany przez ten głos, jego słuchajcie, wypełniajcie jego wolę i przez to, że ci apostołowie padają na twarz, przestraszeni, w tym czasie człowiek musi ciężko pracować. Ale to też w ogóle jeszcze nie jest koniec tej drogi. Bo bardzo często, bardzo wielu katolików przez wiele lat swojego życia w tym stanie trwa, takiej pracy. Takiej pracy, która w dużej mierze składa się z oschłości. Czasem wróci na chwilę jak poczucie tej Bożej pociechy, ale przeważnie trwa ta oschłość i człowiek spełnia swoje obowiązki, próbuje, ale ma wrażenie, że to niewiele daje. Ale nie do tego zostaliśmy powołani. To nie jest jeszcze koniec i do końca jest jeszcze naprawdę daleko. Otóż, jaki jest kolejny krok. I przystąpił Jezus, dotknął ich i rzekł: wstańcie, a nie lękajcie się. Kolejny krok to jest już działanie Pana Jezusa. Pan Jezus musi podejść do tego, który leży na tej ziemi przerażony, dotknąć go i powiedzieć: wstań, nie lękaj się. To jest ten moment, który święta Teresa od Jezusa opisuje jako przejście pomiędzy trzecim a czwartym mieszkaniem. To jest ten moment, który święta Teresa od dzieciątka Jezus opisuje jako ten moment, w którym to dziecko, które próbuje wejść na schody, ale nawet na pierwszy stopień nie jest w stanie wejść i to dziecko próbuje, te próby, nieustanne próby wejścia, to jest właśnie to staranie się, o którym mówiłem przed chwilą. To dziecko próbuje i nie może, ale jednak nieustannie próbuje. To jest stan wielu dusz pobożnych.
I po nim powinien nadejść ten moment, w którym ten Ojciec Niebieski przychodzi i bierze to dziecko i zanosi je na górę. I to jest ten moment. Pan Jezus, który podchodzi, dotyka uczniów i mówi: wstań, nie lękaj się. I tego momentu często tak bardzo potrzebujemy. To jest ten moment, w którym dusza naprawdę może doświadczyć tego, co Pan nasz Jezus Chrystus zgotował dla tych, którzy Go miłują już tutaj, na tej ziemi. I co zrobić, żeby Pan nasz Jezus Chrystus faktycznie nas podniósł, żeby faktycznie nas do siebie zbliżył. Święta Teresa od Jezusa pisze, że 90% dusz pobożnych spędza prawie całe swoje życie w tym stanie, jeśli chcemy użyć tego opisu z dzisiejszej Ewangelii, w tym stanie tego przerażenia tych apostołów, w tym stanie oschłości i ciężkiej pracy, w tym stanie tego dziecka, które próbuje o własnych siłach wdrapać się na pierwszy schodek. To jest ten stan trzeciego mieszkania, to jest ten stan tego człowieka, który wiele już wypracował, który faktycznie żyje pobożnie, który faktycznie już zapanował nad swoimi grzechami, pokonał wiele swoich grzechów. Oczywiście wciąż z wieloma jeszcze walczy, ale zasadniczo tam już wiele rzeczy, większość rzeczy jest głęboko uporządkowana. Święta Teresa od Jezusa opisuje go jak takiego wasala, króla, który wchodzi do tego zamku życia wewnętrznego, dochodzi do tej granicy, w tym trzecim mieszkaniu, napotyka zamknięte drzwi. I uważa, że powinien wejść dalej. I czuje się sfrustrowany, że Pan Bóg nie wpuszcza go dalej. To jest ten człowiek pobożny, który wiele wypracował, wiele zrobił, obowiązki swoje dobrze wypełnia, ale nie doświadcza niczego więcej. Nie zbliża się naprawdę do Pana Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że uważa, że powinien być wpuszczony dalej. Dlatego, że uważa, że zasługuje, żeby wejść dalej. Dlatego, że jest jak ten dumny wasal, który uważa, że jest tak godny, że ten król ma go wpuścić dalej. I musi się ten dumny wasal króla upokorzyć. Musi usiąść gdzieś tam na ostatnim miejscu i powiedzieć w tym trzecim mieszkaniu i powiedzieć: Panie Boże, ja nie zasługuję, żeby wejść dalej. Jeśli chcesz, zrób ze mną, co chcesz. Jeśli chcesz, prowadź mnie dalej. I wtedy jest szansa. Wtedy jest jak ten apostoł, który leży na twarzy przestraszony. Wtedy jest szansa, że Pan Bóg przyjdzie, dotknie i powie: nie lękaj się, wstań. Nie lękaj się. Wtedy jest szansa, wtedy gdy nie będzie uważał siebie samego za tak wspaniałego i doskonałego, że powinien wejść dalej. I tak często ten wasal, gdy nie zostaje wpuszczony dalej, jest przekonany, że no tak, to nie ma nic dalej, to już koniec. To już koniec, jakby to dla zwykłego człowieka, normalnego człowieka żyjącego w świecie, który nie ma jakichś tam wyjątkowych łask, to już koniec, to już więcej nie ma. Ja wypełniam moje obowiązki, praktykuję, przychodzę do kościoła zawsze, regularnie przystępuję do sakramentów, modlę się, no to już nic więcej nie ma. Bardzo łatwo tenże wasal może sobie to wmówić. I 90% według świętej Teresy dusz pobożnych całe życie zostaje w tym stanie. I wmawia sobie, że to już koniec, już dalej nic nie ma. A my musimy się upokorzyć. My musimy upaść na twarz. My musimy oczekiwać na Pana Jezusa. Panie Jezu, zlituj się nad nami. Musimy być jak to dziecko, które jest gotowe, żeby jednak dać się podnieść. Nie ustaje w swoich staraniach, w swoich próbach, ale jednak jest gotowe, żeby dać się podnieść. I to jest to, co mamy w tym wielkim poście zrobić. Z jednej strony tak przyłożyć się do pracy, z jednej strony tak przyłożyć tą siekierę do korzenia, ale z drugiej strony wciąż pamiętając, że te nasze wysiłki w ogóle nie są adekwatne do naszego celu, że nasze wysiłki są tak małe w porównaniu do tego, czym chcemy się stać, że chcemy się przepełniać Bożą łaską, chcemy stawać się coraz bardziej uczestnikami boskiej natury, że tutaj Bóg musi przede wszystkim zadziałać. I tutaj tej pokory przede wszystkim musimy się uczyć. W którymkolwiek momencie byśmy nie byli, czy to w tym momencie, w którym opuszczają nas te emocje, jesteśmy zadziwieni, dlaczego już nie ma tej duchowej pociechy, czy jesteśmy w tym momencie, że już od wielu lat walczymy z naszymi grzechami i mamy wrażenie, że nie ma wystarczających owoców,
Ta dzisiejsza Ewangelia wskazuje nam, co mamy zrobić. I dzisiaj, padając na kolana w trakcie tej mszy świętej, prośmy Pana Jezusa, żeby On nas przeprowadził przez całą tą drogę, żeby On pozwolił nam uniknąć wszystkich tych pułapek, pozwolił nam przejść przez te wszystkie etapy, żebyśmy my, tak jak apostołowie, mogli w końcu doświadczyć tych słów Pana Jezusa, tego, że On podchodzi, wstań, nie lękaj się. I oni wtedy po tym podnoszą swoje oczy i jak czytamy, widzą tylko Jezusa. To się dosłownie odnosi do tego, że już nie ma Mojżesza i Eliasza z Panem Jezusem, ale to można też zrozumieć w ten sposób, że już nic innego nie widzą. Że ten człowiek, który przeszedł tą drogę, który już wyszedł z tego stanu uczuciowego, wypracował wiele, a w końcu zaufał Panu Jezusowi, Pan Jezus go podniósł z tej twarzy, ten człowiek już jak podnosi oczy, to widzi już tylko Pana Jezusa. To już jest człowiek, który jest tak bardzo blisko Niego, że wszystkie te rzeczy tego świata są drobne i widzi on tylko Pana Jezusa. Nie znaczy to, że ten człowiek lekceważy rzeczy tego świata, że się nimi nie zajmuje, wręcz przeciwnie. Właśnie dzięki temu, że widzi przede wszystkim Pana Jezusa, a inne rzeczy przez Niego, lepiej potrafi się ten człowiek rzeczami światowymi również zająć, lepiej potrafi je ogarnąć, lepiej potrafi zagrożenia rozpoznać. I święta Teresa od Jezusa mówi, że ten człowiek, który jest w siódmym mieszkaniu, na samym szczycie, to jest człowiek, który nieustannie jest tak głęboko zjednoczony z Panem Bogiem, że on już nawet nie potrzebuje szczególnego czasu na modlitwę, bo on nie potrzebuje zewnętrznych zachowań, żeby się skupić, bo jego zjednoczenie z Panem Bogiem jest cały czas na takim poziomie intensywności. Ona mówi, że taki człowiek pośród zwykłych, najbardziej prozaicznych zajęć jest tak skupiony, tak zjednoczony z Panem Bogiem, jak mistyk trochę niżej pośród największych ekstaz. On jest bardziej zjednoczony pośród tych codziennych zajęć i jednocześnie idąc przez zwykłe, codzienne sprawy, zajmując się tymi wszystkimi zupełnie prozaicznymi rzeczami, rozsiewa wokół siebie woń nieba, bo cały czas z Panem Bogiem rozmawia na tym najważniejszym, najgłębszym poziomie. Prośmy dzisiaj Pana Jezusa, żebyśmy potrafili przejść tą drogę razem z tymi apostołami. Żebyśmy potrafili i zrozumieć, że tych uczuć pobożnych tak naprawdę nie potrzebujemy. Żebyśmy potrafili i ciężko pracować, walcząc z naszymi grzechami, i jednocześnie przede wszystkim ufać, rozumiejąc, że przede wszystkim potrzebujemy pokory, że ta walka z naszymi grzechami jeszcze nie zasługuje na niebo, że to Pan Jezus musi nas swoją łaską podnieść, że to On jest w tym najważniejszy, że to z naszej strony najważniejsza jest pokora, a nie nasz wysiłek. Prośmy o to, żebyśmy to wszystko dobrze zrozumieli, żebyśmy mogli w końcu podnieść nasze oczy, żeby ten post naprawdę do tego posłużył, żebyśmy mogli podnieść nasze oczy i widzieć już tylko Pana Jezusa. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.